Witam was, ja jestem Eryk, a wy oglądacie Zagrajmy w Team Fortress 2. Odcinek 7 grany na serwerze Free For All. Jest to kompletnie randomowy serwer oficjalny, jak widzicie, pchanie wózka. Rozpoczynam może nie od pierwszego etapu, jakoś tak się złożyło, tylko już od drugiego, ponieważ pierwszy etap strasznie szybko przepchaliśmy i nawet nie zacząłem nagrywać jeszcze. No tak, ten odcinek nie będzie trwał, jak widzicie, 40 minut, prawie zostało do końca mapy, krócej będzie trwał. Ale zobaczymy, ile dokładnie, ile będzie mi się tak dobrze nagrywało. Są tu oczywiście losowe kryty, losowe obrażenia. O Boże, losowy rozrzut eksplozji też jest, czy nie ma? Bo jakiś koleś rakietą nie mogłem trafić, jak tak z bliska dosyć trafiłem, ale no nie centralnie, tylko wiecie. A boję się, że tu są sticky, ale nie ma sticków. Dobra, zabili go. Wow, jest mało osób na serwerze, jak widzicie, 9, chyba w przeciwnym teamie też jest 9, 10, po 10 osób jest. No nie jest dużo. O Boże, to ciałko jest zniszczone. O, zabity. Dead. That big surprise. Mogę patrolować ludzi, tylko że widzę, że tutaj już mają medyka. Ale losowy kryt pięknie wszedł. Już zniszczone działko. Dobra. Można ruszać, jak dzięki mnie team dobrze wyszedł na tym. Dobra, niech będzie. Mam strzelbę. Ha, nie ma solda. Prawie jak jakiś trailer. O. Już niestety nie żyjesz, Spaju. Mogę sobie potem Spajem grać. Pograłem na tym serwerze, ponieważ obecnie jest franek i nie ma, że tak powiem, innych serwerów pełnych. A ten serwer, no ping nie jest najlepszy, bym powiedział. 40 pingu to na tą grę bardzo dużo. Bardzo trudno się gra, ale za to mogę łatwe fragi sobie narobić. Czasem warto tak pograć dla zabawy z jakimiś początkującymi graczami. Polecam takie serwery. Zabawnie się na nich gra. A to mój był nawet. A pewnie stikują im respa. O Boże. Co tu się dzieje? A, nawet nasz szedł Heavy na... Z rękawicami tymi... Nie. Myślałem, że z tymi stalowymi rękawicami. Ja z nimi zacząłem latać. Jak wiecie, Holly mi podpowiedział, żebym ich używał. No i jakoś tak wyszło, że używam. Wow. Już nie żyjesz, Spaju, a sobie fraga nabiję. Tak pięknie będzie. Wszyscy nie żyją oczywiście, bo... A, Heavy'ego jeszcze dobili. Dobra. Nieźle nam idzie, 21 punktów, jak dopiero zacząłem grać. A, to jest fajna akurat dosyć fryzura dla Heavy'ego, jak widzicie. Ta czapka dla demo też mi się podoba. Dziwi mnie w ogóle, kto gra na tych serwerach. Myślałem, że to będą sami nowi gracze, a aż tak źle nie jest. O, zapakowana kanapka. Zwykła, myślałem, że Strange. A tu nie. Heavy tak ładnie też ubrany, elegancko. Wełniane rękawice. Zawsze mnie to śmieszyło. Dobra. 30 sekund. Może weźmiemy sobie jakąś inną klasę, na przykład Spaja. Nie, nie, nie snajpera, Spaja. Wezmę sobie przebranie, jakieś takie oczywiste przebranie. Sapera. Na Dead Ringu pójdę, pewnie się nie skapną. Tylko czasami tu można na dobrych graczy natknąć się. Nie będę grał raczej na takich serwerach, ale akurat teraz tak się złożyło, że uznałem, że no, wypada zrobić odcinek Stefa i z tego powodu musiałem coś wymyśleć. Dobra, przebiorę się, włączę Dead Ringera. Oni się mało mogą tego spodziewać w sumie. Mam nadzieję, tylko nienawidzę serwerów z losowymi krytami. A, zniszczył mi tego sapera. Mogę tylko dispenser zasapować. Działka już nie mogę jakimś cudem.
Dobra, poradzą sobie z tym działkiem. Ale z tym spajem już mogą sobie nie poradzić. Pewnie Deadringer. Tak, Deadringer. Ach, już chciałem go skryta zdjąć, a to taka niemiła niespodzianka. O, skapnął się, że Deadringer. A, tylko żeby żaden mnie nie gonił. A żaden mnie nie goni. Zmienię przebranie na pyrkę na przykład. Jeszcze nikogo nie zbackstabowałem. Mało osób jest. Mało osób jest. Takie oczywiste dringi robi, ale w sumie nie ma powodu, żebym inaczej robił. Zbiorę sobie zawsze niewidzialność. O Boże, 2 HP mi zostało. O, jak jestem niewidzialny, to nie mogę zbierać, szkoda. Co ja mam tym spajem robić, jak wy tak szybko idziecie? Nawet nic nie zdążą się rozbudować, ani nic. Nawet Pyro sobie poradzi, ja zaraz Pyro. O, Pyro mogę sobie pograć. A tu już jest coś zamknięte, bo jeszcze nie dotarli. No Boże, ja nie mam nic, nie mam co robić. Mogę z rewolwerem być, będę dla nich równie groźny! Albo może nie. Może spajem jednak to nie idzie tak łatwo, jakbym chciał, żeby szło. Może w ogóle po prostu nie idzie. Po prostu nie mam kogo zabijać. Dobra. Teraz idziemy Pyrom. Pyrom powinno być fajnie. Pyrom jest fajnie. Gram za zwykłym miotaczem ognia, ponieważ według mnie trochę za mało wali odtłuszczacz. A zwykły i tak ma dosyć szybką zmianę broni, więc... Wow, 2 spaliłem, tylko że ten spaj zapewne nie jest spalony wcale. O Boże, ciekawe, że zginie. Zwalnę go z flarownicy, ale zapewne wyjmie kanapkę i się uleczy. Z flarownicy ja mam pod trójką przy okazji. A, może sobie zmienię, niekoniecznie degreaser, ale miotacz ognia zwykły. Z siekierką, wiecie, z siekierką można sporo walić z krytyków oczywiście, jeżeli wam, jeżeli podpalicie cel swój wcześniej, warto zawsze ją mieć, a jeżeli nic nam nie sapuje, żadnego spaja nie widzę, no to młotek mi się nie przyda. Nie mam po co tutaj być w sumie tą pyrą, przydałoby się coś cięższego niż pyra. Aaaa, zdjęty! Tak pięknie skryta. Co? Myślisz, że przeżyjesz moją flarownicę? Aaaa, zdjąłem go z odbitego sticka. Ej, ja odbiłem sticka w powietrzu, czy... Chyba w powietrzu odbiłem tego sticka, ale nie działko już zabiły niestety. I tak bym zginął od upadku zapewne. Trzeci level to mogę czekać w sumie. Szczególnie, że nic takiego się nie respi. Wow, mój... Nie! Nie ma młotka! Aaaa! Aaaa, nie zdążyłem! Już myślałem, że mi się uda. Szkoda. No kurde, akurat musieli mi... zasabotować. O, Master Range Degreaser. O, szkoda, chciałbym mieć. Dokładnie może... Czy bym chciał? Wolałbym może zwykły, tylko że festive. Jest drogi trochę, no ale cóż. Lubię drogie przedmioty, można powiedzieć. O, z Spy Angu. Taki bardzo oczywisty spy. Ciekawe, że ja go zabiłem, czy pewnie na Dringerze siedział. Bo nie sądzę, żebym go zabił tak łatwo. Dobra, spalony ten. Widocznie tutaj poszedł. Czekał, już ktoś go trafi z 8 stylu. O Boże! Ktoś mnie jeszcze skryta zdjął. A ja kolesia zabiłem w sumie jedynie dzięki asysty. Dobra, możemy iść. A powiedzcie, co pobawię się z Degreaserem.
W sumie też się nieźle gra. Może co ja chciałem? Zmienię sobie odtłuszczacz. No i teraz powinno być fajnie. A, tak się śmiesznie szybko zmienia broń. Ej, to ma losowe kryty w ogóle? Tylko że kryty pewnie ma, bo walą też niepodpalonym graczom. No i fajnie, nawet nie zdążyłem nikogo ubić. Miałem kiedyś Strange Flarownicę, ale ją upchnąłem. Trochę szkoda, bo teraz zdrożała mocno. Chyba dwa klucze już chodzi, jak ja sprzedawałem to... Chyba tylko po jeden. A, bym go zdjął, aby... Następną mapę wzięliście. Czy będę łaził może z Flarownicem i z toporkiem. Nie, aż tak... Aż tak OP nie jestem. Nie się boję, że... żeby mnie zabijali. Mimo wbrew pozorom, tu aż tak źli gracze nie grają. Chociaż przeciwny team jest dosyć noobski. Mają jednego więcej obecnie. Nie no, czterech gości w moim teamie nie ma awatarów. To źle zawsze wróży. Czasami przez kratę można podpalać. Bardzo rzadko, jak na przykład ktoś tauntuje blisko kraty, to czasami się udaje. A tak to raczej... Boże, ja myślałem, że ja jestem w niebieski, tu nagle czerwona byra skąd się wzięła. Ale rzeczywiście ja bronię, więc jestem w czerwonych. To jest pierwsza plansza, jak wiecie, tego payloada. Gold Rush to jest, tak. Gold Rush. Ja tutaj mogę sobie z boku stanąć, zobaczę kto idzie. Przy okazji, jak nawet podpalicie i walniecie solda z tej siekierki, to nie zawsze go zabijecie krytykiem. Solda, a niższe klasy mniej mające HP to powinni się zabić bez problemu. Dlatego czasami... O Boże. O Boże! Miałem farta z tym Uberem. A on ma Strange Sticky Bomb Launcher. A ty nie masz do co... Tak spalił tego meda, że musiał użyć Ubera, a my nie żadnego meda chyba nie mamy. Wow, co to było? To było akurat fajne. Nie. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Muszę spajczekować, jak widzę. Tu. A, udało mi się pierwszy kryt z siekierki. Fajnie się to, że wystarczy... No, ja go podpalić nie mogę. Dobra, nie żyjesz. You are dead, not big surprise. Muszę tutaj spajczekować, jak widzicie. A, to był... Spaj, że spaj. Boże, jaki spam! Spy spam. Ja chcę do dispa. Tam widziałem, przechodziłem obok sticka, mnie nie zabił. Tu są sticki właśnie. O Boże, nie zdążyłem go walnąć. A on zaraz... A, może się wysadzi i spłonie. Mało prawdopodobne, że spłonie. Ten spaj się zamacha. Cały czas macha tym nożem. No i się nie udało mu. Dobra, wezmę coś cięższego. To widzę, że my im pchamy bez problemu, oni nam pchają. Wszystko się tak rozwala. Ale lagi jakieś zacząłem mieć. Widzę, jak się teleportowała rakieta. O nie, on nie jest spy, bo tak zachowywał się trochę jak spy, bo szedł od strony wroga. Dobra. Dead. Ja muszę ich od tyłu zajść. Udało mi się! Kill off to potęga! Tylko że teraz zapewne jakiś scout czy coś podbiegnie. Moi jak zwykle nic nie zrobili znowu. No co to jest w ogóle za serwer?
Jakieś działko mieliśmy, ale to działko było straszne. Na takich serwerach albo idzie bardzo prosto, albo strasznie trudno. Dobra, jeszcze chwilę mogę sobie pograć. Tu. Domo jest szybki, jak widzicie. On jest trochę wolniejszy chyba od snajpera. Nie, tak samo jest szybki, bo tam Holly też kiedyś mówił mi, że jest ten. Że demo jest wolniejszy od tej standardowej szybkości, czyli Spy, Sniper i ten. Spy, Sniper, Inżynier i Pyro mają standardową szybkość chyba poruszania się. A Medyk jest chyba szybszy trochę od nich. Bo też tak samo szybki. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie ma jakiegoś chyba rozpisu dokładnego. Mogę sobie tauntować. Ciekawe, po co on przy okazji celuje w górę, jak strzela. Zobaczcie, celuje. Tak przynajmniej głową obraca. O, ale fajny spot. Tylko szkoda, że... LOL. Myślałem, że przez wózek przenikają rakiety. Byłoby śmiesznie. Dobra, to jest Deadringer, taki chamski. Uratowałem cię. Powinieneś być mi wdzięczny. Haha! Tu, stikujcie to, stikujcie. Nie dam się, jeden krytyk wejdzie we mnie z tego, z minigana już zdedłem. Dobra, trochę za wolno, a mnie z apteczka potrzebna, tutaj się respi. Mi jest potrzebny krytyk po pierwsze. Taki chamski, randomowy krytyk. Oni mają meda, to jest niesprawiedliwe. Ja też chcę meda. A, ja mam kryta zawsze, jakiś body shotter. Jeszcze z tej snajperki strzela fajnie. Świetny snajper, na pewno. Jest trochę sucha atmosfera z tego, co widzę w naszym teamie. W sensie dostajemy w dupę kompletnie, bo ja zginąłem. Gdzie jest reszta teamu? No w ogóle kogo my mamy w tym teamie? Dwóch spajów, dwóch engów, snajpera. Świetnie, tylko że najgorsze jest to, że ci engowie się wcale nie rozstawiają. Żeby... Scout był jednym z lepszych. No, najwięcej punktów ma ten scout. Zapewne nieźle broni jak na scouta. To jest urok randomowych serwerów. O, jakoś dominuje, nawet nie wiem kto to jest. No, weźcie, a to zapewne był ten Wrogis. Wow, coś go zdjęło, tylko nie mam pojęcia co. A boję się, że... Zaraz się dowiem. Ale tak chamsko doznał działka w plecy. Coś chyba strzela. A ja wolę się nie przekonywać, co do mnie strzela. Dawno ze strzelby w sumie strzelałem. Oni tutaj zdobyli pointa, ale mają w sumie 8 minut na przejście dalej. Myślę, że to może całkiem znacznie szybciej pójść im. Czy ja z krytyka dostałem wtedy, czy nie? To był spaj jeszcze, Boże. To były zasapowane konstrukcje, ja się dziwię, do czego on biegnie. To jest fajnie, że jest apteczka, ale nie fajnie. Dobra, chodź. Ze strzelby po twarzy. Dzięki, medu. Jakoś mi nie idzie strzelanie. Może dlatego, że przez jakieś cztery dni nie grałem. Martwy. Znowu ten spajuch. Gdzie tym razem? Dwóch engów powinno sobie poradzić z jednym spajem, no proszę cię.
Szkoda, że tak chamsko krytem po twarzy nie dostał. Liczyłem na to. Tylko, że on zapewne na The Dringu szedł, bo... To są losowe dni major, więc... Czy przypadkiem to dwóch snajperów mnie kampi, nie czekasz, wyjdę? No nie! Dostał revenge'a! Z mini krytów, a on miał mini tą krytokole. No nic, nic. Chyba miał krytokole, albo ktoś buffa użył, a i tak ma dwie dominacje, nawet hu dominuje, nawet nie wiem kto to jest. O, nigdy nie miałem tej strzelby, ja chcę ją mieć. Może być nawet fajna. Koleżko ma 4 pociski w magazynku, trochę dziwna liczba. Czy 3 nie mogli dać? Nie, 4 damy. No, naprawdę to był spy. Engu nawala w tego spaja i nic, dalej stoi ten spaj. Aaa, myślałem, że kryt wszedł, ale nie oberwał z tego kryta, no szkoda. Szkoda, szkoda. To się fajnie zapowiadało. Wy coś w ogóle pilnujecie tych działek, czy tu jakiś spaj chodzi, wszystko urąbuje? Dobra, myślę, że to 2 snajperów mamy. Jak zwykle na takich serwerach zawsze są snajperzy w nadmiernej ilości. No, możemy ruszać dalej z tego co widzę. To był spy, ale dobrze, że nie będę go gonił. Bym chętnie tutaj poszedł, mam, jak wiecie, wyrzutnie rakiet jedynie 3 pociski. To nie jest za dużo. Aaaa! Nie! Kurde! Tak fajnie się zapowiadało. Chciałem go z Killoffa zdjąć. Uwielbiam Killoffa, to jest taka świetna broń. Została mi jedna dominacja. No i dobra, poczekam aż przejmą ten punkt. Zapewne się nie uda obronić, bo mam takiego respawna, że no bez przesady. Zawsze jest. Nie lubię tych map bronić, bo po prostu jest strasznie długi respawn. Weźcie zabicie tego spaja, nie. To jest Deadringer, nie jest aż tak trudno go ubić wcale. Może trudniej niż zwykłego spaja, ale wcale nie aż tak trudno. Wow, jeszcze skryta dostałem od kogoś. Nie wiem kim jest. Dlaczego dostał w gifcie? Nie rozumiem tego. Nie można dostać strange'ów w gifcie takim normalnym, więc ktoś musiał zapakować i mu dać. Może dlatego, że nie wiem, myślał, że wtedy kille zostaną albo coś w tym stylu. O, przynajmniej ten snajper coś pomyślał. To nie znaczy, że nie zginiemy. No i dobra, to było tyle w tym odcinku. Ja dostałem body shotem znowu. Tym razem już skryta, bo był kryt. Dobra, to było tyle w tym odcinku. Ja jestem Eryk, kochaj się z wami. Żegnam to. Cześć, na razie. Pa!